Adolf Hitler jest twórcą ideologii nazistowskiej, zwanej też narodowym socjalizmem. Jest to swego rodzaju odmiana ideologii faszystowskiej. W skrócie, nazizm to ideologia, która zakłada podział ludzi na lepszych i gorszych, a podział ten zależny jest od narodowości: Aryjczycy, Biała Rasa Panów i Podludzie, czyli według nazistów inne narodowości. Rasizm, pogarda, wrogość i nienawiść do innych ras ludzkich. Szowinizm, czyli pogarda dla ludzi niepełnosprawnych, osób o odmiennym wyglądzie, orientacji seksualnej, pochodzeniu etnicznym i narodowym. Niemiecki nazizm pogardzał nie tylko obcymi rasami, ale nawet za gorszych od Niemców uważał Słowian czy ludy bałtyckie i bałkańskie. Antysemityzm, czyli nienawiść do Żydów, których oskarżano o porażkę Niemiec w I wojnie światowej. Walka z komunizmem Militaryzm, czyli polityka oparta na zbrojeniu się, obecności elementów wojskowości w życiu codziennym, np. liczne parady wojskowe, noszenie mundurów przez czołowych polityków, czy organizacje młodzieżowe jak Hitler Jugend, które w odróżnieniu od harcerstwa, które opiera się na braterstwie i szacunku do innych ludzi, opierało się na krzewieniu nienawiści do Żydów, Polaków, Romów. Hitler jeszcze przed wojną obiecywał Niemcom Lebensraum, przestrzeń życiową. Spełnieniem tych obietnic miało być podbicie Polski i ZSRR, by na tamtych terenach zapewnić przestrzeń do życia dla Niemców. Miejscowa ludność słowiańska miała być wymordowana lub służyć polskie, polskie najechane Niemców. i zajęte przez Niemców znalazły się pod okupacją, więcej o tym w innym filmiku. Pod okupacją znalazła się też Dania, Norwegia, Holandia, Francja, kraje bałkańskie i Grecja, a także część Związku Radzieckiego. Okupacja nie wszędzie wyglądała tak samo. Życie w okupowanej Polsce czy w Związku Radzieckim było przepełnione strachem i ciągłą niepewnością. Organizowane były łapanki, czyli takie przypadkowe, losowe zatrzymania ludności cywilnej, pod byle pretekstem. Zatrzymanych czasem puszczano, a czasem zatrzymano na dłużej. W najgorszym wypadku łapanka kończyła się dla zatrzymanych egzekucją. W wyniku egzekucji wymordowano tysiące działaczy politycznych, m.in. prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ale także księży, nauczycieli, przedsiębiorców. Tereny okupowane poddawane były pacyfikacji, czyli wszelki opór tłumiono brutalnie za pomocą siły, a sprzeciwiających się niemieckiej okupacji mordowano. W tych zbrodniach prym wiodły oddziały SS. Zupełnie inaczej wyglądała okupacja na zachodzie i północy Europy. Mimo obecności niemieckich wojsk, życie toczyło się tutaj raczej normalnie. Nie dochodziło do łapanek i brutalnych akcji SS. Jak już było mówione, wyjątkową nienawiścią Hitler darzył Żydów. Jeszcze przed wojną w roku 1935 Hitler ograniczył prawa Żydom. Ustawy norymberskie zakazywały małżeństw pomiędzy Żydami a nie Żydami. Umożliwiały też odebranie Żydom niemieckim obywatelstwa, a nawet własności prywatnej. Żydzi nie mogli pracować w urzędach i wojsku. Kiedy Hitler zaczął swoje podboje, Żydów zaczęto też fizycznie eliminować. Hitler dążył do eksterminacji, czyli całkowitego wymordowania ludności niearyjskiej. Eksterminacja ludności żydowskiej przez hitlerowskie Niemcy nosi nazwę Holokaustu. Żydzi nazywają to z kolei Shoah. Początkowo Żydom. Rozkazano noszenie ubrań z gwiazdą Dawida, budowano dla nich zamknięte dzielnice, getta. Opuszczenie getta bez zgody władz niemieckich groziło śmiercią. Podczas inwazji na ZSRR w 1941 roku SS, często przy wsparciu miejscowej ludności litewskiej i ukraińskiej, wymordowało prawie milion Żydów. Mordowano ich w masowych egzekucjach, np. w Ponarach na Litwie czy w Bapimiarze pod Kijowem. Z czasem zaczęto na masową skalę tworzyć obozy koncentracyjne. Pierwszy powstał w niemieckim Dachau jeszcze przed wojną, ale teraz Hitler widział potrzebę ich większej ilości. Obozy koncentracyjne to miejsca, gdzie przetrzymuje się uwięzionych w celu ich odizolowania od reszty społeczeństwa, poniżania czy wykorzystania w ciężkiej niewolniczej pracy. Więźniowie obozów koncentracyjnych często w nich umierali. Ale dla Hitlera nawet to było za mało. Zaczął więc tworzyć obozy zagłady, czyli takie obozy, w których więźniowie mieli być celowo mordowani w specjalnie na ten cel budowanych komorach gazowych. Najwięcej takich obozów powstało na okupowanych ziemiach polskich. Największe niemieckie obozy zagłady to Chełmno nad Nerem, gdzie wymordowano 180 tysięcy osób, Sobibur również wymordowano tam około 180 tysięcy ludzi, Bełżec. Uśmiercono 450 tysięcy osób. Treblinka – 800 tysięcy. I największy, i niestety z spośród nich – Auschwitz-Birkenau, gdzie życie straciło milion trzysta tysięcy osób. W styczniu 1942 roku odbyła się w niemieckim Wannsee konferencja hitlerowska, na której podjęto decyzję o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli mówiąc bez ogródek, o całkowitej eksterminacji Żydów. Do końca wojny Niemcy wymordowali aż 6 milionów europejskich Żydów. Za głównych sprawców Holokaustu uważa się Heinricha Himmlera, szefa SS i Gestapo, twórcę obozów zagłady i Einsatzgruppen, specjalnych zbrodniczych oddziałów, których zadaniem było mordowanie inteligencji podbitych krajów. Himmler uważany był za prawą rękę Hitlera. Reinhein Heinrich, inicjator konferencji w Wannsee i Adolf Eichmann, Główny wykonawca ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Jednak przeciwko Niemcom w każdym okupowanym kraju rozwinął się ruch oporu. We Francji był to Rezistans, w Polsce ruch oporu był największy w całej Europie. Istniało aż kilkanaście tajnych organizacji, z których najbardziej znana jest Armia Krajowa. Z kolei czeski ruch oporu wsławił się udanym zamachem na zbrodniarza hitlerowskiego, wspomnianego już Heinricha. W czerwcu 1942 roku. Ruch oporu walczył nie tylko z Niemcami, ale też z kolaborantami, czyli osobami współpracującymi z okupantem. Żydowskim ruchem oporu była żydowska organizacja bojowa ŻOB, działająca w warszawskim getcie i współpracująca z Armią Krajową. Sytuacja żobu była jednak bardzo ciężka, bo działała na ograniczonym, zamkniętym terenie getta w kwietniu 1943 roku działacze żob podjęli heroiczną ale z góry skazaną na porażkę walkę z niemcami chodziło w zasadzie tylko o to by godnie umrzeć z bronią w ręku w wyniku powstania w getcie warszawskim zniszczeniu uległo całe getto a większość powstańców zginęła